Witam wszystkich serdecznie. Mamy kolejne podejście do AFDD, czyli zabezpieczenia przeciwko iskrzeniu. Jeszcze tutaj jest zbudowana różnicówka. Mamy podłączone dwa przewody do gniazdka. Jest zasilone. Mam nadzieję, że widać, że świeci próbówka. Będziemy tutaj tworzyć iskrę na suszarce, która jest na trzecim biegu. Tutaj będziemy mieli podgląd, jakby mi się nie udało ująć tego na... pierwszej kamerze, czyli na tej. To co? Lecimy. Załączamy urządzenie. No, to było nieprzewidziane. Załączamy urządzenie. Suszarka nam ruszyła i teraz cała magia w tym, by zrobić, żeby to dobrze zaiskrzyło i się wyłączyło. Zgrzało się. No i właśnie tutaj jest ta cała magia, że ciężko zrobić, żeby to się spaliło. Znaczy tak to iskrzyło, żeby zadziałało to AFDD. Dobra, odpalimy. Niestety nie udaje mi się zrobić tak iskry. Żeby to zadziałało. No, jak dla mnie to się powinno wyłączyć, bo teraz praktycznie napięcie leci na łuku. Dalej nic. Jakie wnioski dla mnie? Mam już to wyciągnięte z gniazdka. Poczekam chwilkę, żeby to wystygło. Później jeszcze wrzucę zdjęcia, bo nie wiem, czy mi się uda ująć. Widać, że jest to ostro zesmolone. I nie wyłączyło, mimo był łuk. Więc uznaję, że to nie za bardzo działa. Może, że też chodzi o obciążenie, że to jest typowo rezystancyjne. Ale nie zmienia to faktu, że mimo jak to iskrzyło, powinno to wyłączyć. Uznaję, że urządzenie nie za bardzo działa. Choć jak robiłem testy na silniku indukcyjnym, to bardziej podziałało. Rzucę testy, które przeprowadzam prędzej na koniec filmu. To już będzie taki gratis. Ileś tam 10 chyba prób robiłem. Te ciekawsze próby wrzucę na sam koniec. Jak dla mnie urządzenie średnio. Średnio sprawdza się i osobiście jednak chyba bym preferował coś
z europejskiej półki, które jest jakoś atestowane i jakaś firma za tym stoi. Niestety za tą firmą się nie mogę wstawić, nie mogę tego polecić, a zresztą i tak to jest tylko eksperyment, więc proszę tego nie używać jako instruktaż, ani jakieś zalecenie, polecenie produktów. Jest to tylko test, który jest niesponsorowany z mojej strony i proszę tego nie naśladować, gdyż tutaj jest operowany na napięciu 230, które może komuś zrobić krzywdę, jak nie wie, co robi. Więc proszę nie naśladować, nie stosować tego jako instruktaż, ani zalecenie, ani nic z powyższych i podobnych. Więc ja dziękuję, do zobaczenia, cześć. Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy sobie sprawdzać takie coś jak AFDD. Tutaj mamy symbol, jeszcze nie rozpakowane. Dostałem to od kumpla na testy. Nie jest to sponsorowany odcinek. Dostałem to na testy, bo chcę swój nowy nabytek, czyli dom, wyposażyć w jakieś zabezpieczenie. Nie jest pewnej instalacji elektrycznej, więc to może mu pomóc, ponieważ ten czujnik rozpoznaje iskrę. Czyli jak będziemy mieli, tak jak tutaj mam zbudowany taki mikroukład testowy z naszego testu rozruchowego, kojarzycie na pewno odcinek, podlinkuję, czy żarówka może służyć jako starter. I tak, będziemy startować tym silniczkiem. Tutaj mam kondensatory do niego, bo jak kiedyś go demontowałem, nie wiedziałem, że trzeba kondensator do silników, więc długie lata to leżało i czekało na swoją okazję. Zrobiłem tutaj kondensatory z kilku używek, posklechcałem na przykład z tego zasilacza laboratoryjnego tutaj, poskładałem układ i co będziemy robić? Podłączymy sobie zasilanie do tego. Wejdzie nam zasilanie, wyjdzie nam zasilanie i będziemy próbować silnikiem poiskrzyć i czy zrzuci przez żarówkę albo samą żarówkę odpalimy. Zobaczymy, w jakich warunkach będzie wyrzucało zabezpieczenie. Zabezpieczenie jest również teoretycznie różnicówką 30 mA. Nie będę tego sprawdzał, choć mam możliwość, ale tutaj mój układ jest tylko dwuprzewodowy, dlatego raczej nie będę robił testów dla wyłączenia różnicowego. To już zostawię sobie może na później albo już u kumpla. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc co? Szykujemy się do testów. Kolejne podejście. Tak samo zaznaczam, proszę nie naśladować, co tutaj jest robione, jest stricte niebezpieczne i zagraża życiu bądź zdrowiu. Imieniu. Będziemy tak zasilać bezpośrednio z sieci AFDD. To idzie na żarówkę 100 W i będzie zasilany jeszcze silnik. Więc mam nadzieję, że tym razem będzie to dość iskrzeć, żeby było ok, żeby wywaliło zabezpieczenie. I będziemy próbować sobie to pokazać. Tylko muszę się inaczej ustawić, żeby widzieliście, co się dzieje na bezpieczniku. No jakby nie było, nie udaje mi się to zrobić. O, zbiło. I AFDD świeciło. Dobra. Jesteśmy bardzo blisko. Kolejna zmiana scenariusza. Zasilamy AFDD. Wyłącznik iskrzenia bezpośrednio z gniazdka. Tutaj próbowaliśmy
wiertarkę 380 W przez żarówkę. Żarówka zjadała większość iskry. Silnik 20 W za mało iskrzę, więc teraz zasilamy bezpośrednio wkrętarkę, wiertarkę. Proszę nie naśladować. Prace, które są tutaj prowadzone, mogą doprowadzić do utraty życia bądź zdrowia, bądź pożaru. Dlatego tutaj mam dwa gołe przewody zasilające. Niestety nie mam szczęścia. Na razie się tylko jedna próba udała.